Kuba, powiedz mi, Kuba. Jak to jest możliwe, że rozmawiam z twoim partnerem, Grześkiem Damięckim, i on mówi, twoim partnerem filmowym, i on mówi, to jest niesamowite, początek zdjęć to był koszmar, ona była nerwowa, zaczepna, agresywna. Jak to jest możliwe? Tak powiedział? Tak powiedział, no. Agresywna ale to powiedział? Było tylko do momentu, zanim pojawił się catering. Tak, tak. Tak, jak przyszło śniadanie. Zobaczmy fragment filmu, zobaczycie, dlaczego główny bohater może mieć pretensje do głównej bohaterki. Zobacz. Módl się. No mówiłem, no. Katolicki korzeń. Przeginasz, człowieku. Módl się, bo jak cię kiedyś spotkam. Nie jesteś w moim typie. Buraku pastewny! Ciebie się spotkam, nogi z stópy powyrywam! Wszechseksistowska świno! Mrenelu! Wróżbita Maciej, pierdzie! Jak widzicie, dieta ma różne efekty. Dobrze, słuchaj, a czy ta rola zaowocowała tym, co w Polsce, czym kończą się sukcesy, czyli twój telefon w ogóle nie dzwoni, czy zaczął dzwonić intensywniej? Udzieliłam wielu wywiadów i tak na razie... Takich jak dzisiaj? Takich jak dziś to nie. Dlatego to jest wyjątkowy program. Ale wiesz co, no jeszcze zobaczymy. Na razie nic się takiego nie wydarzyło. Nic, na razie. No ale film jest sukcesem. O, wiem co się wydarzyło. Zadzwonił do mnie wspaniały aktor. Tak? Dziś. Dziś zadzwonił aktor? Tak, i powiedział, słuchaj, który, ja go nie znam, znaczy znam go z jego ról. Wspaniały aktor, którego nie znam? Nie, znam go, nie znam go osobiście, znam go z jego ról. Tak. On mnie też nie zna i zadzwonił. Aha, dlatego do zadzwonił. Mnie tylko po dzień to... Dzień dobry, pani mnie nie zna, panią też nie znam, muszę kończyć, cześć. Jezu, ale mam branie. Ten aktor, co go nie znasz, i on tak, cię nie zna, i zadzwonił do ciebie i powiedział... Że to jest fantastyczna rola. I sobie pomyślałam, fajnie. No to z takich newsów to tyle, nie?